a jaka sprawiedliwość, proszę Państwa, była na świecie w starożytnym Babilonie. Tam było troszeczkę bardziej zielono, bo to były też ogrody wiszące Semiramidy. W tych poprzednich audycjach, komentarzach Państwo też dodacie. Mówimy, że Semiramida miała przepiękne ogrody nawadniane, była melioracja, była, proszę Państwa, w naturalny sposób to wszystko się działo, że człowiek nawet nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonowały te piramidy i napięcie, jakie jest rozłożone w piramidach w starożytnym Egipcie. Ludzie nie mają zielonego pojęcia. A to wiedza tajemna, proszę Państwa. No, astrologię można czytać, można studiować, ale jeżeli chodzi o to i chiromancję i wróżenie, to zapraszam do Anglo-Ameryki, Białystok, bo tam jest nie 5-letnia szkoła, ale 6-letnia szkoła. Prywatna oczywiście, zapraszam. Ale to nie po to, żebyście Państwo studiowali, ale można się dowiedzieć, co to jest i czy to warto. Czy my jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy przecież w żadną duszę nieśmiertelną nie wierzą, tylko duszę jako człowiek, pies, zwierzę, krowa, jak to doktor Sumińska mówi, czy warto wierzyć w chiromancję, parapsychologię i wróżenie z gwiazd, skoro przecież i nawet nie Jan Paweł, nie apostoł Paweł, tylko Saul, król, proszę Państwa, Izraela, poszedł do wróżki. Czy dobrze zrobił, czy źle? No już z opisu widać, że źle, a dlaczego? Bo Żydzi w żadne duchy fruwające, a latające nie wierzyli.